Kłobuck. Miasto położone około 17 km na północny zachód od Częstochowy. Jest jedną z dawnych osad, której początki sięgają czasów wczesnopiastowskich. Źródła historyczne z XIII oraz XIV wieku poświadczają funkcjonowanie na tych terenach rozwiniętej i ludnej społeczności. Z historią miasta nierozerwalnie łączy się parafia pod wezwaniem świętego Marcina, z którą przez wiele lat związany był kronikarz Jan Długosz. Wzniesiony w 1144 roku kościół jest najważniejszym zabytkiem Kłobucka. W średniowieczu był siedzibą jednej z największych polskich parafii o powierzchni około 800 km kwadratowych. Utrzymywany w stylu gotyckim z elementami baroku stanowi charakterystyczny element miasta. Kolejnym zabytkiem jest wybudowany w roku 1795 pałac w dzielnicy Zagórze. Wraz z parkiem został on wpisany do rejestru zabytków. Obecnie Kłobuck jest zamieszkiwany przez ponad 13 tysięcy osób, dzięki którym tętni w nim życie. Miasto cały czas się rozwija. Najlepiej świadczy o tym rozpoczęta niedawno przebudowa rynku, który w niedalekiej przyszłości ma stać się jego wizytówką. Mieszkańcy nie mogą narzekać na nudę. Kłobuck jest ośrodkiem dbającym o wszystkie aspekty życia. Letnim atrakcją jest staw mieszczący się w dzielnicy Zakrzew. Przyciąga on również przyjezdnych szukających odpoczynku. Oczywiście znajdzie się coś dla tych, którzy wolą aktywnie spędzać czas. Kłobuck jednak w gruncie rzeczy jest niezwykle spokojną miejscowością. Żyje się tu inaczej, powoli, w kłobuckim stylu. Można zarazem całkowicie wypocząć od wielkomiejskiego szumu i tempa, jak również prowadzić nocne życie towarzyskie. Przestrzenność stwarza świetne warunki dla rekreacji. Bogata historia miasta jest widoczna na kłobuckich uliczkach. Jednym słowem, Kłobuck to miejsce, które z wielu powodów warto odwiedzić.